Kurde, zmiany na YouTubie, to mnie kiedyś dobiją. No, witam, witam i o zdrówko wszystkich pytam. I generalnie taki wyszedł z farmingiem. Troszkę zmian, troszkę nowości, bo chwilowo się znudziło Eurofarms i stwierdziłem, że zagramy sobie na jakiejś innej mapie. No i wam pokażę zaraz mapkę, na jakiej gramy. I sobie musimy gospodarkę od zaraz budować. Aczkolwiek tutaj nie będzie już takie realne granie, że od zera będziemy się dorabiać, tylko po prostu kupimy sobie coś na start. No i tyle, po prostu coś będziemy mieli na start i będziemy sobie grać na tych maszynkach, ewentualnie z czasem jakoś się tam potem sobie ulepszać. Siema z samochodu, ja nie mogę, Kuba. Siema z fotela, Kuba. Witam, dawno mnie znowu nie było, ale no cóż poradzić, no czasu niestety nie miałem wcale, zbierałem się ze dwa razy, żeby zrobić live'a, nie wyszło mi dzisiaj, taki dosyć wolniejszy wieczór, mówię, a to zrobimy sobie live'a. Ale dobra, trzeba by zrobić sobie jakieś gospo. Tutaj z tego, co mogę wam pokazać, to mapka dosyć mała jest, znaczy stosunkowo małe pola może ma, bo jako tako wielkościowo to jest powiedzmy w miarę okej. Gospodarkę, gdzie będę chciał mieć, to będzie tutaj, w tym miejscu. Jesteś jeszcze w MGT? Nie. Już mnie wywalił kiedyś taki Kuba ADHD Handel i już od tamtej pory nie jestem, po prostu nie. Tutaj są w ogóle te gospa takie rozproszone. W ogóle te gospa mi się to trochę nie podobają, w sensie, bo zresztą pokażę wam. Na przykład tutaj jest raptem jak owce, no to jest tylko kawałek wiaty. Znaczy w sumie to może byłoby spoko, bo będzie można, załóżmy sobie, tylko kilka maszyn postawić do produkcji, załóżmy owiec w sensie i tak dalej i tyle, więc to jakiś tam plus jest, aczkolwiek to do mnie nie przemawia, więc mniejsza. Dzisiaj by napadało? Dzisiaj coś pruszyło, ale jakoś tak bez szału, nie było tak jakoś dużo śniegu, tak powiedzmy, że w miarę. Ja będę sobie chciał grać jakby na tej gospie, bo tutaj tu jest najwięcej miejsca na jakieś tam maszyny różne, wiaty, niewiaty i najbardziej mi się to podoba. No i zaczniemy sobie właśnie tak grać, o. Tak wam powiem. Śnieg, było śniegu ostatnio dużo, no teraz nie ma, chyba tam bardziej Podlaskie, tamte strony zasypało, nie? Z tego, co mi się wydaje. Czekajcie. Co z tej shadery, bo się zobaczyć, o. Nie, no, shadera mi ładni. Ale teraz jest fajna pogoda, taka dosyć w miarę spoko. Dobra, trzeba by się wziąć za kompletowanie... O, siema Garizon. Za kompletowanie modów. Postawiłbym na tej serii typowo na John Deere, ale nie wiem, nie chcę jakby do końca też do jednej marki może. Na pewno będę chciał tego żadnego, teraz wam pokażę. Na pewno będę chciał... Nie, chyba na John Deere postawimy, bo jakoś mi się spodobało ostatnio. O, na pewno bym coś chciał z tej serii. Co tu możemy zrobić? Ewentualnie można mu tu zmienić... A silnik, na ile można go tleć? Maksymalnie na 150, 180, 180 koni. Poczekajcie, to byśmy tak, byśmy mieli ten ciągnik, powiedzmy jako taki średni. Jako średni i byśmy sobie wzięli potem... przykładowo od serii 60-30. Albo 60-20. Garizon, ty iść tam koparką zjeżdżaj. Kiedy pijemy? I przykładowo po chipie byśmy sobie zrobili tego na 220 koni. Dobra. Czyli zrobimy sobie John Deere'ową serię. O, i tyle. Okej. Okay. Jak zdrowie? A zdrowie no jest fajnie, spoko, w sensie no COVID-ka brak, więc gitara. A poza tym wszystko spoko. Ledwie się polaje. Ej, ale ta sobota odpada. Przyszła chyba też. Chociaż nie, przyszła może nie. Muszę zobaczyć. Zobaczymy. Bo teraz to zajęcie. W sumie to... No nie, zobaczymy. Mniejsza. Potem. Ogarniemy sobie naszego zędziga. Nie będziemy go tak mocno koksić, bo to będzie jakby nasz taki drugi ciągnik, więc on może być po prostu taki zwykły.
Oczywiście faktory new. To mu damy na 120%. Witam. O, kwarantannę miałeś? Popatrz. Co ciekawego na tej kwarantannie? Damy mu dwa koguty, bo lubię. Błotniki przednie. A on będzie bez przednich błotników. Światło dodatkowe jak najbardziej. Nawigacja tak. Muszę tutaj brać silniki z zapasem mocy, jakby, bo jest ten uciąg jakby realny, więc no on będzie miał niby te 180, ale po prostu to jest dlatego, że miał zapas mocy. Jemu sobie nie damy tura, dobra? Damy sobie Starfire, ok. Więc, a jeszcze poczekaj, jaki możemy kolor dać? Czego tu się kolor zmienia, halo? Czekajcie, czego tu mi się kolor zmienia? Czy ktoś wisi? Czy ja jestem jakiś... No dobra, mniejsza, no... Może się nie zmienia, może... No, nieważne. Dobra, więc mamy jeden ciągnik na początek. Drugim naszym ciągnikiem kupimy sobie z tych najmniejszych... Konsoli? A, dobra. Okej, no to by miało sens, tylko nie o konsoli. Nie wziąłem mu konsoli, wziąłem konsolę. Nie. No to spoko. Dobra. Konsolatura. Dobra, no to faktycznie, no to jak ja nie miałem konsoli, to mi się to mogło nie pokazać, a bo nie doczytałem. My bad. Kurczę, myślę nad tym nowym, ale ten nowy, albo tego, że wszystkie kanciaty takie sobie zrobimy? Ten taki spitaśny jest. Dobra, bierzemy jego. Jemu, czy damy mu obciąż? Damy mu tuza, bo może będzie też potrzebował. Oponki. A niech ma takie ustawienie. Nie będziemy go też tak korcić. Obciążniki jedynie niech ma. Factory new oczywiście. Trochę damy dźwięku. Wzory, dwa koguty muszą być. Światła muszą być. Przednie botniki ten małych niech ma. Jemu damy konsolę ładowacza Tura, tak? Damy mu Spitfire'a. Jego damy na takie 120 koń. Tylko z Powiktorii, bez kitu. GPS-a oczywiście mu damy. No i teraz sobie z ciekawości zobaczymy. Dobra, nie wiem. Nieważne, to jest najmniej ważne. Okej, dobra, więc sobie go kupimy. To trzycylindróweczkę taką. I największy ciągnik to chyba będzie tamten, bo zobaczymy, czy coś tam jest takich kanciatych dużych żądierów, nic nie ma z kanciaków, więc lecimy sobie na średnie. Na serię naszą tutaj 62 chyba weźmiemy na pełnej kurwie. Tak. Grysik. Wiesz co? Jak być to powiedzieć? Trzeba będzie przyjąć jakieś zasady, trzeba się jakimiś zadaniami kierować i po prostu, jakby to powiedzieć, nie iść za tłumem. Mi to nie przeszkadza wcale, bo wiesz, to czy ja mam 50 osób, czy ja mam 5 osób, czy miał 500 osób, to jakoś szczerze bez większego znaczenia. YouTube po prostu robię to, bo sobie lubię jakieś tam stream odpalić i tyle. To nie jest dla jakichś pieniędzy, czy dla czegoś, więc jakoś to tam nie ma żadnego znaczenia. Czy było warto z perspektywy czasu, bo minęło długo? Na pewno mogę powiedzieć, że było warto i jakbym miał powiedzmy jakąś tam, nie wiem, cofnąć się w czasie czy coś, no to bym na pewno wiele rzeczy zmienił. I czekajcie, bo te szerokie opony mnie rozpieprzyły. I moja decyzja by nie była zmieniona, w sensie no byłoby jak jest teraz, tylko że pewnie byłoby dużo wcześniej po prostu i tyle. Więc wiesz, jakieś tam trzeba mieć swoje wartości, nie? Ja już mówiłem, nie chcę mi się o tym gadać po prostu i tyle. Temat jest dla mnie zamknięty już od lat, więc ej, kupimy taką kurwę. Więc tutaj nie ma co mówić, nie? Ale po prostu no, jak to się mówi, no tyle. Nie będę się na ten temat teraz rozdrabniał. Ej, dobra. Fajne te żądilki. W sumie te koguty może trochę mnie wpływają na tych wszystkich tych, ale dobra. Ej, dobrze, ale to jest kurwa na tych oponach. Fajny. Nie wiem, czy dałem mu GPS, ale sprawdzę sobie zaraz w sklepie.
bo Kamil, no. Jest, dobra, po prostu nie ma Starfire'a, dobra, to jest mniejsze. Więc tak by nasza flota wyglądała ciągnikowa. Te opony takie, no, trochę dzikie, ale jakiś tam swój urok mają. Powiedzmy, że w miarę. Dobra. Kupimy sobie od razu kilka maszyn po prostu, żeby na gospodarkę będziemy sobie sprowadzać. Ale zacznijmy może od kombajnu. GR Soczyńskim. Bardziej myślałem o GR Zduniak, żeby coś nagrać. Tam się dzieje. Jaki byśmy kombajn chcieli? Myślałem nad tym mega klasem. Ale bez kitu. Poczekaj, czekaj, czekaj. To jest, co to jest? To jest jakiś Hochland. Na Hochlandzie niby nowy. Nowy też bym chciał nowy. Te rządzenie są spoko, bym je wziął w sumie, ale mi się nie podobają z pewnych względów, bo z nimi coś był header nie tak i one chyba nie mają zaczepu, jak się nie mylę. Trzeba za nimi wózek targać i to jest niefajne, jeżeli się nie... Nie, ale nad tym klasikiem, sobie na to, nad tą megą. Myślałem jeszcze o tym obstukańcem w sumie. Niby są małe pola, ale taki obstukaniec, jakby go sobie trachnąć. Trochę duży jest znowu z drugiej strony, nie? Wrzony? Tukano, powiem wam. Jak już na tym Tukano nie grałem, w sensie na tych dodatkach klasy, więc weźmy sobie tego Tukańca. Trochę może duży, ale myślę, że da radę. Opony, niech będzie mi teraz. Może mało pieniędzy? O czym ty mówisz, człowieku? Shadery mam od Riota, trzeba sobie wpisać Riot Gplay i Shadery po prostu na YouTube Riot Gplay i on tam pokazywał jak ustawić Shadery i tak dalej, więc polecam sobie tak po prostu wpisać, zrobić jak on zrobił w poradniku, no i powinno działać, no mi przynajmniej działa, jestem zadowolony, aczkolwiek niekiedy to jest też kwestia mapy w sumie, bo na przykład jak tutaj może jest ktoś kto oglądał jak grałem sobie na Eurofarmsie. Avera by siadło, no. Avera by było tu w sumie spoko. Ewentualnie jakieś mniejsze obstukanie, jakaś typu 400, a nie z 500, nie? Ale mniejsze. I tam to oświetlenie mapy na Eurofarcie jest zupełnie inne i te shadery wyglądały jeszcze ładniej, mi się wydaje, tutaj. Tak naprawdę, no one coś dają, no bo no, tak wygląda w sumie smutno ta gra, a tak wygląda shaderami, więc trochę tak żywiej. Aczkolwiek tam mi się dużo bardziej podobały shadery. Jak mam prawdę mówić. No ale to jest, wiecie, kwestia po prostu tam też mapy, nie? Dobra, więc tak, kombajnik mamy. Kombajnik mamy. Wyjedziemy sobie kawałek na drogę i spróbujemy sobie jakieś maszynki tutaj jeszcze pokupować. Na pewno jakieś przyczepy będę chciał na początek, no bo wiadomo, że zaczniemy od żmiw. Bo jakby tu inaczej. Będą samochody jeździły pewnie, trudno, przeżyję. Więc. A, od razu tura kupię za pamięci. Ładowacze czołowe. Jest jakiś tur dżandirowski? Jest to jakiś dżandirowski oryginalny, ewentualnie z modu coś mam dżandira turów. Coś jest. Czy on będzie mi pasował? Pewnie i tak będę ładowarkę chciał kupić, bo jakoś wolę ładowarkami pracować, ale powiedzmy. Nie, to jest mapa jakaś chyba francuska generalnie, tak przynajmniej z nazwy. Klimat też jest na pewno zagraniczny. Chyba nawet pasuje, nie? O Jezu. Gruby, ten jak za pierwszy. Gruby Lolek się ma, czy są jeszcze czekoladki 22 zł i 85 groszy. Ty, dziękuję mordeczko serdecznie. Ty, są chyba, poczekaj, zaraz, ale nie wiem czy one są zdatne do jedzenia. Zaraz sprawdzę. Poczekaj. Poczekaj, zaraz sprawdzę, tylko sobie kupię coś, żeby po prostu nie jechać. Żeby na pusto jakby nie wracać, więc chwilkę. M20, pojemność na dwie belki, na trzy nie musi być. Dobra.
Już zaczepię to i zobaczę. Ej, mam te czekoladki jeszcze. Kurde. Dzięki w ogóle za donate'a. Ale no, są ciekawe, czy są zdatne do jedzenia jeszcze, bo no ostatniego live'a trochę minęło. Czekaj. No co? Kurwa. Dobra, czekaj. Nie śmierdzą. Jest plus, nie śmierdzą. Dobra, spróbujemy sobie. Ale chyba Mercy to się nie może popsuć, co? Udaje wam się, że może się popsuć Mercy czekoladka? Chyba nie, no przecież no one... Nie, nawet lepsze są. Jakby dojrzała taka. Nie, spoko. No to już są czekoladki. Nie, okej. Stosunkowo okej. To jest dobry czapa. Nie, no bez przesady. Dobra, przyczepmy. Co ja bym chciał z przyczep? Z przyczep bym na pewno chciał coś takiego. Nie takiego. Takiego. Coś takiego. Nowym wzorze z pokrywą. To są na dobrych kołach. I do niej bym chciał. Do niej bym chciał to dostanę dobel, ale a w sumie no bo długi jest, nie? No to też prawda. Do niej bym chciał jakąś małą ósemkę po prostu na tył, nowym wzorze z pokrywą standardowych. To byłby jeden stop przyczepowy. Aczkolwiek chciałbym jeszcze coś takiego. No też nie, może nie chcę nic innego na razie. Dobra. To sobie przyczepę do belek jeszcze weźmiemy, bo do tego małego już podepniemy. Technologia BL. W sumie jakieś lawetki są brunary, to miałem fajne, ale potrzeba duże miejsca, to nie będzie duże miejsca. Co to jest? Jaka zwykła platforma? Taka zwykła platforma, może niekoniecznie, może brunara sobie też weźmiemy, o. No. Tylko na tych szerokich oponach. Nie, no Pranara sobie weźmiemy. Dobra. Weźmiemy sobie Pranara i podepniemy go sobie tutaj pod tego małego rzędwika. Chodź tu. No. Co ty sobie myślisz? Dobra, pojedziemy kawałek dalej. Siemano, witam. Kiedy film? Bo filmów to nie było dawno i chyba nie będzie. Chyba nie będzie jeszcze. Ej, wyłączyłem na chwilę sobie bieg drogowy. Po prostu dlatego, żeby nam tu chwilowo nie kolidowało. Potem sobie go włączyłem, myślę. Ale na razie po prostu, żeby tutaj się z tymi samochodami nie przepychać jakoś głupio. Sobie go wyłączymy. Dobra. Na razie niech tu stoją. Drugi zestaw to sobie zepniemy tego. Ej, ten Tadek chyba trochę za duży jest. Poczekajcie, bo chcę, żeby to jakoś tak w miarę fajnie, w miarę wyglądało. Nagrywam już z YouTube'a, ja jeszcze dopłacam. Czekaj, gdzie mamy ósemkę, czy mamy dychę? Mamy ósemkę. To weźmiemy sobie tandema, może dziesiątkę? Bo ja wziąłem tandema. Czternastkę. Może dwunastkę sobie weźmiemy. Dobra, dwunastkę sobie weźmiemy. Znaczy kupię najpierw ją, zobaczymy jak będzie mi się podobała. Ale kurwa. Siemano, witam. No lepiej to wygląda. Nie chcę takiego dużego tandema chwilowo. Będzie może potrzeba to
sobie go weźmiemy, ale dobra, to nie, weźmy tam, wezmę tamtego, bo ten matuza to jeszcze na to coś napakuje. Czy będą jakieś gry na tym kanale? No, kurczę, ciężko mi powiedzieć, na tą chwilę nic mi się jakby, no, tyle może nie chce, no bo no, w sumie też mi się nie chce. Nagrywać i tak dalej, nie mam jakiegoś tam pomysłu większego, więc no, nie będzie, no może kiedyś jak mnie znajdzie coś takiego mocnego, żeby sobie to nagrywać, to będziemy nagrywać, no. Na tą chwilę, no, nie przewiduję takiej opcji po prostu i tyle, no, co tu dużo mówić. No, taki zestawek, zobaczcie, no, taki. Dawno tandema nie miałem, tylko przyczepy. Co to za mapa? Jakaś francuska. A tutaj sobie weźmiemy prasę na pewno, bo sobie już powiedzmy, jak to może dać nakosić, to żeby było to prasować. Prasę, jaką byśmy prasę chcieli? Ja bym chciał prasę. Co to jest? To jest prasa owijarka od razu. Kusząca opcja. To jest kronka, ale czy to jest ta kronka, co te belki jakby w niej się robią bez zatrzymywania? Chyba nie to. Klasiwo to nie. Ten Roland. Chwila, to trzeba ważną decyzję podjąć. Jaką tutaj wziąć ten? To jest fajna ogarka Fernalanda. Ło, ta śmiech, znaczy folia nie wygląda. A może Wikona sobie taką prasę VR, ale po Kongo Belki w sumie dobra, trudno. Dawno nie miałem Kongo Belek, zawsze grałem ostatnio na prostokątach, więc niech będzie taka prasa VR. Kolor folii, zmienimy sobie na przykład na ten zielonawy. Czy będzie jakiś film, czy tylko live? Live taki, wiecie, no powiem wam szczerze, no co ja szpifał będę. Live mi się robi najlepiej. Bo po prostu kiedy sobie chcę, mam chwilę czasu, sobie odpalę. Nie muszę być tu regularny w sumie, bo jakoś tam widownia się zawsze trzyma, więc fajnie. Kontakt z widzami jest, więc to jest najważniejsze. Ej, wielka jest ta prasa. Kontakt z widzami jest, więc to jest najważniejsze. Więc wydaje mi się, że no jest to fajna opcja. Ej, czy mi się wydaje, czy to jest trochę za wielka ta prasa pod tego rzędu? W sensie tak gabarytem, w sensie o wielkość mi chodzi, czy one tak mają? To jest zwykła Deutsche. Kupimy sobie porównanie tej kronki. Tylko tak hipotetycznie. Siema ziomek. Ta kronka to jest też kawał kurwy. Dobra, nie, to weźmiemy tam, okej. Tylko od razu zapamięci. Widziałem, że śniegu ciebie, ziomuś. Muzyczkę włączysz? A w sumie nic nie gra. A zaraz coś wykombinujemy. Cyk. Słuchajcie, słychać? Powiedzcie, jak słychać muzykę, czy nie jest za głośno? Czy tak może być, czy trochę ściszyć ewentualnie? Wapna nie musisz siać. Słychać, ale napiszcie, czy jest ok, czy nie. Żeby nie było za głośno. Dobrze jest, no to gitara. Musimy sobie napełnić siatką naszą prasę. Dobra. Jak to się napełniło? Znowu go tą siatkę kupię? Dobrze, jest to gitara. Ej, no nie, nie gadajcie, czy znowu ten... Jeszcze ogranicz obowiązek, coś nagrywać, tam coś się posługuje, ogranicz obowiązek. Nie wiem. Ja to jakoś tak ostatnio wypadłem w ogóle z takich rzeczy. Typu jakieś tam problemy i tak dalej, sparingowe czy nagrywania. Po prostu odpalam, coś mi działa, to spoko, jak nie, to delikatny problem jest. Ej, jak się napełniało do siatkę, czekaj.
Gniazdka montuje, gdzie ty gniazdka montujesz? Co ty robisz? Dorabiasz się po godzinach, kurna. Albo znowu kupiłem nie tą siatkę, proszę kać. A to jest błaha, kupiłem do kronki siatkę. Okej, spoko. A ja pewnie potrzebuję tą. Tam to jest pewnie typowo do kronki. No właśnie, właśnie. Już mi tutaj piszecie. A ja jestem gapa i się zagapiłem, więc od razu sobie wypierdzielę tą siatę. Nie mogę sprzedać? I to będzie do grupy Akwa w chałupie, na dupie. Położymy sobie ją tutaj, może kiedyś kupimy kronkę, to się zmieni. Ej, a może ta prasa... Ale ta prasa chyba nie ma uzupełniania, zobaczcie, bo... w tych innych prasach miałem taki jakby pasek dodatkowy. No właśnie, to nie ta prasa, no haha. Myślałem sobie, to w każdej tak działa. No dobra, no to jak to tak nie działa, to spoko. To w sumie, no okej, okay, trudno. To nieważne, nie było tematu. Sprzedaję po prostu. Jak nie trzeba, to nie trzeba. Dobra, kupię sobie jeszcze jakiś obciążnik tak pi razy oko, żeby coś było na przodzie. Jedna mikigopu też rzucę, a wiesz co, może niedługo w sumie, bo trochę zboża pewnie będę wywoził, więc może coś tam potrafi się nagra, pogadamy, wtedy zobaczymy. Czas pokaże. Trochę tu mały ten przerzuczek? Nie, w sumie spoko. Okej, okay, no taka psitka do niego, ale najwyżej pójdzie do tego małego. Dobra, dzieciaki, idziemy w konwoju, także uwaga. No jak nie ma ścieżki? Magdeczko, tam ma ścieżkę. Dobra, tara. Lecimy. Tylko, a chwila, trzeba rozpoznać drogę na gospodarstwo, żeby nie odwalić muki. Pojedziemy sobie tędy, powiedzmy. Tutaj cały czas tym asfaltem dojedziemy na gospo, nie? Okej, okay, dobra, gitara, się mawiam. Dobra, lecimy. Guty wszyscy, drodzy państwo, proszę załączyć, bo jedziemy drogą tutaj. Zajmujemy całą szerokość. Kurwa, nie mogę opanować lasu, dobra gitara. Ruszymy ten konwój? Ruszymy ten konwój, dobra. No teraz to można wiecmy na pole jechać i trochę prosić, nie? Będę stała. Nie no, potem. Kurde, nie kupiłem jeszcze do kurwy ze przystawki. Trudno, to może kiedyś się kupi. Radę na przód bym wziął, mniejsze. Siemano, witam. Jak tam? Dobrze, fajnie. Bardzo dobrze w sumie. Najważniejsze, aby kobitka nie mieć. Nie. Nie no, śmieję. Kurde, śmieję się, ale wiadomo o co chodzi. Aha, dobra, konwój stoi? Nie, jadą. Chłopak też się odpierdzielają, ale mniejsze. Dokładne nazwy łapki, wiesz co? Dokładnej nazwy to nawet ja nie znam. To nigdzie nie pisze. Coś tam z Francją. Nie wiem, najwyżej upnę wam na kolejnego live'a może o tyle. Mapka w miarę spoko, taka okej, okay, jako tako oczywiście, no bo... No to odcinać po trybolkę, no to podrobienia, no czytałem, powodzenia tam. Aby tam przypału nie było. Kurczę, powinienem w sumie znaleźć sobie kombajn na tą mapę, który ma składany header, ale tak składany w sensie, wiecie, do przodu dwóch części, na te przejazdy, bo tu jest strasznie wąsko. I nie wiem, czy tutaj się... będzie mi się chciało tyle ten header przepinać. Zobaczcie, jak tu jest wąsko, nie? Taką kurwą tu wjechać. Z taki gwiazd od tyłu. W sumie jest, to nie może ten. To będzie problem, nie? Generalnie, ale... no zobaczymy. Jakby taki header, wiecie, był po prostu składany do przodu, taki na dwóch części, nie? Czasami takie można spotkać gdzieś tam, właśnie za granicą głównie. To wtedy by nie trzeba było przejeżdżać i ten... To będzie do pomyślenia w sumie. Dobra, powiedzmy, że dojechaliśmy. Tak wygląda tutaj jako taka nasza gospodarka, chociaż nawet domu chyba nie ma. Nie, no nie będę podgłaśniał, bo już mi słuchawka głośno grała, tutaj wiecie. Czyli wiemuś. Ło, gdzie chodzi do pala. Tu. Wstawimy sobie chwilowo tu pod tą wiatę. To jest wiatra chyba na słomę, ale tutaj będziemy kombajn trzymać.
taka dosyć duża wiata, więc kombajn spokojnie wejdzie. Kombajn spokojnie wejdzie. Ale w sumie to niepotrzebnie go tu chowam, bo chciałem sobie jakby żniwa chyba zrobić już, więc zobaczymy. Nie mam tu tej pasanki, to po prostu jakiś set leci od Morenowsa, więc ciężko mi powiedzieć. To Kano to jest 5 do 80 chyba. Ten z przyczepami, no ten to sobie radę chyba z tymi przyczepami, więc jego od razu tutaj gdzieś sobie postawimy. Dobra, chwilowo tutaj. Zaraz się bierzemy na jakieś pole. Zielono normalnie, zielono tu wszędzie. Caps off. Dobra, widzę, że tu mamy tą 13 kupioną, ale to jest soja, tutaj jakaś pszenica. Ej, to są bardzo małe pola, trzeba będzie po to przeorywać na przykład, bo robi sobie duże pola z tego, nie tak samo jak tutaj, więc to w sumie spoko będzie. Myślę, że jak sobie kupimy tutaj na przykład taką trójkę, żeby coś do roboty po prostu było. I 35 na razie. I tak, żeby po prostu było co robić. A chyba to jest kurwa, nie mam kanałek, dobra, także kupię potem. Tu jest owiec. A tu jest też chyba owiec? Tak, no. Kupimy sobie tak to jeszcze 30. 17. Dobra, i chwilowo nam postarczy. Mamy pola strasznie, wiesz co, ale ja takie lubię szkorze, tylko po prostu sprawa tego typu, że mam header, muszę zmienić trochę wózek jakby. Znaczy no kurde, ten header składany był taki, chciał, muszę poszukać. Gdzie jest 17? Kurwa, to wyrośnie? Dobra, wejdziemy na trójkę. Jak ktoś dojazd na trójkę? Dobra, jak już trafimy. Dobra, lecimy. Za dużo maszyny kupiłeś, wiesz co? Tak nie, ja wychodzę z takiego jak założenia, w sensie no, lubię po prostu grać sobie tak, że wolę mieć większe maszyny. Zrobić jakby trochę to szybciej. Coś mi walił, czy może nogą tu pan po prostu. Czekaj, już sprawdzę. Zrobić jakby trochę to szybciej. A. No. Nogą pukałem, dobra, już będę pukał nogą. Faktycznie. Nogą pukałem i po prostu burka jak się trzęsło, to przenosi odbiegania. Nieważne. Jest za duży trochę ten kombajn, zgadzam się, ale wystarczy, że znajdę gdzieś sehedek do niego ten składany, będzie spoko. Ale do czego dążę, bo ja po prostu zepniałem, znaczy wybrałem kontekst, no kurtupałem nogą i kumbniało. Ja sobie wolę jak mieć większe maszyny, ogarnąć szybciej sezon. I po prostu jakby sobie, no tak robić to szybciej po prostu, bo jak będę miał jakąś tutaj wiadę 3-metrową talerzówką czy coś, no to będę się nudził po prostu tym, nie? I będę jeździć po tym polu godzinę, a ja nie lubię, ja lubię wpaść w farmingu na pole, zrobić szybko robotę i jechać sobie coś innego robić po prostu, nie? Mam tu motor składany header? Nie mam, gdzie mam? Bo tu był jak mi się w tym wypadku bym się przydał header składany, nie mam tu modu składanego headera. No, nie mam. Muszę właśnie poszukać, ale na pewno musi być taki modno. Dalej tu. Ej, nie tupię już, poczekaj tu. A, poczekaj, bo... Kurde. Bo mi dotyka mikrofon do monitora. Chwila. Chwila, zaraz to ogarnę. O, teraz będzie powinno być dobrze. Bo ten, dotykałem... Dobra, znaczy napiszę jeszcze raz. Głupie jak skrzynia w Maseju. Nie no, skrzynia jeszcze nie głupie. Jeszcze jest okej. Okay. Jakieś nerwowe coś. Nie, takie głupie, wiesz, przyzwyczajenie. Już koncerty pisz cały czas, nie? Czy tak muzyka gra? Jak muzyki nie było, to spoko, ale muzyka gra i... W ogóle kluby otwierają. Ambra otwierają od... pierwszego... Nie chcę skończyć. Pierwszy to jest niedzielę? Nie, dzisiaj jest 29. Albo sobotę chyba, w sobotę.
To będzie spotkanie klubu, jakoś tak. Więc no, do czego dążę? Więc po prostu nie lubię takich małych maszyn i wolę sobie takich większych pograć. Aczkolwiek no jest to problematyczne. Masz, no, nie możesz chyba tu linka nawet wysyłać, a znajdę sobie ten link spokojnie. Tylko po prostu no nie byłem przygotowany na to, ale luz, ale ja znajdę. Gdzie ja tu mogę się rozłożyć? Ej, albo ja teraz sobie na szybko rozmawiam, poczekajcie. No, ze szkoły to też, no widziałem, że w ten weekend ambre. No właśnie, fajnie by było w sumie, nie? W sensie, no ja bym się tam cieszył. Składamy header, piszemy F19. Header i wóz. Ciekawe, czy jest coś takiego w ogóle. Ej, w sumie to jakby ktoś mógł podlinkować, jak faktycznie ktoś znalazł, to ja bym przyjął taki header, żeby tego jakoś nie szukać długo, abyśmy sobie go wgrali już po prostu. Wiecie, o co mi chodzi, że header rozboża się po prostu do przodu składa, żeby jakby bez wózka nim się jeździło. Link chyba po... A dobra, już chyba mam, tylko nic, ale jest header. Słuchajcie, tylko trochę wszystko wygląda. Trudno, zaryzykujemy. Jak go pobrać? Powiesz, dobra jest. Dużo stron nie ma, to spoko. Jak widzą po drugim sezonie? Po trzecim chyba nawet. Widzą na sezonie? Po trzecim? Nie, po drugim. Może po drugim. O dobra, już mam jakiegoś CR-a, ale to trudno, to nie przeszkadza. Dobrze w sumie, no jako tako, no ten sezon przechodził ok. Nawet się nie mogę do niego przypieprzyć za mocno, bo dobrze, po prostu przerobił ten sezon jako tako. No oczywiście no, jak na bizłoma, nie? Ale dał radę. Dobra, mam headery. Tutaj pobierzemy. No, zasetuję sobie grę tylko na chwilę. Więc na chwilkę jakby będziecie mieć. Aha, dobra. Zaraz wracamy do fajnego pomysłu. Dodamy sobie ten header. Tu. Ej, pokazuję mi, że ten kanał ma wirusa. Ale jak ma wirusa? Nie ma wirusa. Chyba nie ma wirusa. Ta patelnia też jeszcze istnieje. Wiesz co, w tym sezonie, w sumie w tamtym, no było ciężko. Znaczy były imprezy. Potem ją zamknęli, no istnieje. No to kurde, to jest wielka, potężna w sumie, no impreza. Mam nadzieję, że w tym sezonie... Dlaczego? Ej, no kurde, a może przez grę pobiorę, bo chyba jest zamotwany. Nie mogę pobrać tego headeru, no nie już. Przyjmujemy przez grę. Więc zobaczymy. Napijemy się z bogatości. Poszedłby się do klubu na jakieś wesele, no kurde. Z kitu. Muszę zobaczyć, jak kamerka sięga. O, dobra, gitara. Jest jakiś dla pedałów chyba to pito. Z widzami jest problem z grami takimi tutaj, że mi po prostu net nie uciągnie tego, nie? Ja bym z chęcią zagrał widzami, bo no gra się nawet fajniej, weselej, no ktoś ci pomaga i tak dalej, jeszcze wszystko to po prostu jest fajnie rozwiązane, aczkolwiek internet mi na to nie pozwala. A gdzie są jakieś przystawki czy coś? Wiesz, jak jestem ślepy, czasami to aż mi się żal. Czy nie ma header, po co to w kombajner jest? Może w kombajner wygląda. O jest, dobra, o to mi chodziło chyba. Coś takiego sobie weźmiemy. Dobra.
Nazwę mapy, dobra, to ja wam pokażę nazwę mapy, okej. Okay. Ludzik, pobrało się to, pobiera się to, dobra, ja się dowierzę. Jak złapię tak, to chyba tyle moniada jest. Jaka niedobra, o Jezu. Lubicie ten lekszendi? To jest niedobry też. Ale ostatnio mówię, a kupię sobie takie 2%. No tam akurat chwilę byłem z chłopakami, mówię sobie piję, będzie luz, nie? Nie chciałem normalnego, mówię, bo trójka się prowadzi, nie będę spożył alkoholu. Ale to jakie to jest gówno, nie piłem tego wcześniej. Dużo bardziej wolę te lechy limonkowe. No dla kierowcy dobre, no ale jakoś nie trochę. Limonkowe te lechy są zarąbiste, ta limonka... coś, no to ze zdrówki, ale... Nazwa mapki. Petite France. O, tutaj macie nazwę mapki, to sobie zatrzymajcie i sobie spiszcie. Czy jak to się tam jakoś wymawia, dobra. Pyk, pyk. Ile ty masz lat w ogóle? 15 skończone. Mi tam smakuje, wiesz co, może zimny byłby lepszy. To w sumie jest ciepłe. Polecam dzieciom, no bez kitu, nie? To dziecku to można śmiało dać tego browara i nic mu się nie stanie. Chyba, że się pożyga i... Ale to już na pewno nie dlatego, że alkoholu dużo. Na 16, na 17, no to powiedzmy, że tyle mamy. Lepiej na młodzień wyglądać, nie? W teorii przynajmniej. Jeszcze o dowód pytają czasami, także... Także powiedzmy. Dobra, co są te headery? Fakt, że nie są jakieś oryginalne. Weźmiemy sobie oczywiście 7-2 metra, jakby inaczej. O, o, jest klasa! Ej, podobra, podoba. Tylko kurwa ten kolor taki trochę nieklasowski jest. No dobra, pójdę. Dobra, no niech będzie taki, zobaczymy. O, Deli! Siemano, siemano! Meksikanu TV otwiera Deli drzwi. Co tam u ciebie słychać ciekawego po tym jakże ciężkim miesiącu zapierdalania na prywaciarza? A, przepraszam, ty nie zapierdalasz na prywaciarze. Ej, dobra, może ten kolor jest taki zły w sumie. Zobaczymy. Nie no, śmieję się oczywiście. Siemano, witam. Witam, witam serdecznie. Jego tutaj wygląda, no trochę odbiera kolorem, ale nie dużo. Ej, dobra, witaj, będzie ten header, podoba się dla mnie. Jedziemy na żniwa. Kurde, takim headerem nie kosiłem dawno, nie? I cykle mam stroną ronda. Kurde, tam ponad prawem, wyjęte jest to prawa, nie? Tylko pojedziemy tu w lewo chyba, tak, okej, w lewo. Mapka jaka? Tutaj wyżej kolega pisał. Petite France, czy jakoś tak. Mapa zagraniczna, dosyć fajna, aczkolwiek małe pola. Ciasna, wąska, więc takie... chyba przytyłeś. Kurde, no nie, bez kitu. Przytyłem, naprawdę. Jeżeli ktoś zgadnie, ile przytyłem, to normalnie piątaczkę zbije, nie? Przy okazji. Powiem wam, bo w sumie mało ważyłem. Wcześniej w sumie, no to ja jakoś też dużo nie ważę, no ale ważyłem dużo mniej. Ważyłem... Tylko to poczekajcie, to wam powiem wagę, którą pamiętam. Ostatnio, czy w granicach 60 chyba 7 kilo. Ważyłem, więc w sumie tyle co nic. Ale zawsze w sumie jakoś byłem szczupły, ale nie przeszkadzało mi to nigdy szczerze. Poczekajcie, muszę to dać. No, to tutaj Kamil chyba zgadł. 6 kilo, no. Ten tu w kilometrach podał moją wagę, dobra. Nie no, no teraz 73 chyba ma. 73,100 dokładnie. Więc ważę, przytyło mi się, kurde. Ej, halo, nie chcę tego. Przytyło mi się, no. No takie kucharka zawsze byłem, ale... Były z tego plusy. Ej, co temu to gdzie tak wolno chodzą? O, rozpędzają się chyba, one będą szły razem z tym. Ej, chcesz karnie? Nie chcesz karnie. Chcę na ten... O mój Jezu, jakie obciążenie ten kombajn dostał. Czy ten mod chyba wyłączy to obciążenie? No właśnie, tylko kasy roboty, bo zima działa to... Ouu! Ale bo... Nie wąsa na górę, bez kitu. Ja mam blisko czeka na piąteczkę. Masz, na dyszkę. Ej, czemu on tak wolno jedzie? Co to za jakieś modne, realne coś? Że tu jakieś mi się tony wyświetla... Ja tu palcem wam pokazuję, wy tego nie widzicie. Zaraz wam to pokażę. Tutaj... Co to się dzieje? Co się odjebało? Jadą, jadą.
Kamil, dodaj to na było. Kamil, pozdrów Kubę Mistrza ze Scani, Paulę Chrapkowską i Marcina Klasę 14 zł i 26 groszy. Ja pierdzielę, dzięki serdecznie Mordeczko. Pozdrawiam Kubę Mistrza ze Scani, Paulę Chrapkowską i Marcina Klasę. Pozdro dla ekipki. Dziękuję bardzo, dziękuję. Ej, nie wie ktoś jak się może nazywa? Ten mod, żeby wyłączyć jakieś te głupie obciążenia silnika? Nie, no to muszę wyłączyć. Gruby, ja 59, ta, dziewiątka to się zgadza, ale z tą piątką niekoniecznie. Co to za header? Header jest taki składany. To nie ja jak coś, no trudno, myślałem, że to ty, no ale i tak pozdrawiam, dziękuję. Ej, nie. Dobra, jeszcze raz zapytam, czy ktoś ogarnia tutaj jak są te, kurwa, tam już komu pokażę, jak są te wartości po prawo, obciążenie chyba silnika, wydajność na godzinę, z hektara, o, combine, o, no jak widzisz kolego, pomogłeś mi chyba, dziękuję, muszę to wyłączyć, bo to chyba nie dla egzaminu, 4 na godzinę miałem zamiar jechać, prawdę mówiąc, ale no, to mówisz Deli, że jest ogólnie tak średnio. Nie u nas też. Aż teraz trochę się rusza już, bo zaczyna się robić cieplej. Więc no jest to w miarę, ale no chwilkę było takiego luzu. No nie lubię w sumie, jak tak się nic w robocie nie dzieje, bo ten czas się dłuży i tak lipa jest. Jak jest zapierdol, to jest fajnie, bo cały czas coś się dzieje i ten czas zapierdziela po prostu w momencie. I tyle, ale jak siedzisz i czekasz po prostu na klienta, no to klient musi czekać na siebie, a ty nie na klienta. Kombajn, kombajn, co za header? No coś tam, co, coś tam. Ile pociągnie za remont MFA? O Jezu, nie wiem czy nie mówiłem, na którymś filmie tego. Nie pamiętam dokładnie, ale... nie całą dychę chyba ze wszystkim. Ale nie chcę teraz skłamać. Coś takiego. Ej, no jak to kombajn, co? Kurde, czekaj, wiatak przedbetonowy, zasmał wiatak. Time Scale to nie, Harvest to nie. Tak, no spokojnie 10k, no ja się zmieściłem 10k jeszcze z rozpołowieniem i złożeniem w sumie, bo sam nie rozjeżdżałem go, bo nie mam do tego na jakby... no, nie sprzętu żadnego, tak? Ale ja to miałem historię w sumie z tym remontem. Ten remont to... jest też, kurde... patologia, co tam się działo. No, ale no, zawsze jakieś muszę być użycia. Ej, ja jestem głupi, czy ja to ślepy jestem, po prostu nie widzę tego. Może to jest to? A nie, jest, dobra. Ten głupi był. Tutaj jest, dobra. Chyba to. Ten remont to też swoje tam nerw więcej po prostu wykosztował niż pieniędzy, bo to się człowiek na wkurwia, o to nasze, nie? Zresztą to ja też Pergusem w sumie jeszcze jest na wymianie uszczelniaczy na sprzęgle, bo sprzęgło się jakby pociło mi tu w kabinie. I takie tulejki do biegów jeszcze tam dorabia gości, bo biegi tak luźno wchodziły. I w sumie mówię, no, żeby to ogarnęli, bo po prostu, no, żeby to już było tak, jak Bóg przykazał, nie? O, no i te można jechać 10 na godzinę. Gitara, patrzcie, kurde. No, no u mnie uszczelkę wydmuchało po remoncie od razu, nie? Wyobraźcie sobie moje wkurwienie, kiedy jest jesień. Trzeba siać, trzeba robić w polu pod zasiewy, bo to było bardzo późno. W ogóle to roku tak późno zboże się nie siałem. Ostatnie zboże siałem, ostatnie przeżyto jakoś pod końca i pod koniec listopada, więc no wyobraźcie sobie. Ale wschodzi, więc spoko, zobaczmy, co z tego wyjdzie. Ale do czego zmierzam? Złożyli ciągnik, jedziesz sobie ciągnikiem na pole orać. Znaczy, no już po dotarciu oczywiście, no bo docierał się, tak? Prosta sprawa, docierał się. Dotarł się. No i co? No trzeba by jakąś tam lekkie pracę, więc jakimś tam poszedł kultywatorku sobie pochodzić i tak dalej. No ale dobra, no dotarty trzeba by jechać poorać. My zapinamy pół, jedziemy orać. No i dosłownie... w sumie to nie byłem tego świadomy nawet, bo
Orze, orze. Nutka się włączyła. Orze, orze i... było już ciemno i mówię, dobra, to zjeżdżam do domu po prostu, nie? Zjeżdżam do domu. Było już późno, mówię, dobra. Zjeżdżałem do domu, w sensie, no, stanąłem przed bramą, otworzyłem bramę, idę do ciągnika. No i po prostu patrzę, a spod mnie zapierdziela, no, płyn wodniczy, tak? Skąd się okazało, no, w sumie to pierwsze, to byłem w szoku, nie wiedziałem, o co chodzi, bo temperatura była... Co się odjebało? Kamil, kurde! Zaraz dokończę wam, ale... Co za donajty w ogóle z tą policją w tamtym... Kurwa... Kamil, zaśpiewaj blis, tylko to pan mechanik po melanżach bierze dziewczyny na warsztat, proszę, 15 zł i 23 grosze. Nie, nie, to nie jest taki stan, żeby śpiewać. Dziękuję za donajta, ale... Ale śpiewać to nie potrafię. Kiedyś może, ale nie, nie, nie. Nawet do końca nie kojarzę tej piosenki. Ale dziękuję serdecznie. No ale dobra, do czego teraz dążę. No i po prostu zjeżdżam, patrzę, no leje się coś, no dobra. Następnego dnia. No i wtedy, o, no i w sumie jak stał wtedy na wolnym, chwilę pochodził, nagle temperatura skoczyła pod czerwone, nie? A jak chodził w polu w pługu, temperatura była okej. Okay. A jak powstał, to nagle temperatura skoczyła, wytypy. No dobra. No, co się okazało potem, no, że jest olej w chłodnicy. No to wiadomo, że no, coś jest tak. No i po wielkich łaskach i wielkich uboganiach fuszerki, spółki, fuszerka, która to robiła, no bo to tego nie można nazwać serwisem czy jakimkolwiek, to po prostu po tych partaczy, tak? Którzy to robili, no udało się ich wybłagać dosłownie, żeby przyjechali i zrobili na miejscu, bo robiłem to pod Poznaniem, więc musiałem silnik zawieźć tam do nich. I kolejne rozpięcie ciągnika, kolejne koszty transportu silnika, no to trochę było niefajnie. No ale dobra, powiedzmy, że przyjechali. I co się okazało, że była wydmuchana uszczelka w trzech miejscach, nie? Więc no... No i potem, no, tata pyta, no, dlaczego tak się stało, przecież, no, kurde, no, niemożliwe. No i gościu się tłumaczył, że jakby mechanizm, który odpowiadał za to, doznał wypadku. No i składał to ktoś inny potem po nim, no i... To jest najciekawsze, że potem ten drugi, co składał, miał wyjebane w dokręceniu szpilek głowice i po prostu coś to złożyli i tyle, nie? Więc no, to tu dużo mówić. No, takie partactwo, że szkoda gadać. Po prostu nie chodzi o te pieniądze, bo no wiadomo, dopłaciłoby się wszystko jak trzeba, ale nerwy, czas, że już jest kurczę koniec września, a to nie ma ściągnika, żeby robić w polu, nie? Więc to najbardziej bolało, tak prawdę mówiąc. No ale no co zrobić? No, takie życie. Na szczęście teraz no jest okej, okay, chociaż no. Nie, no co, no jest okej, okay, no nie ma co mówić, że nie, no bo zrobili to i powiedzmy, że jest w miarę okej. Okay. Ale no... No nie było ciekawie, nie? No tak, no to jest, wiecie, no jak się samo nie zrobi, no to jest dupa, tylko no... Po pierwsze nie ma czasu, nie ma też takiej wiedzy dokładnie, no bo no jednak przy takim kapitalnym silniku w remoncie, no to no... No trzeba troszkę wiedzy mieć, tak? No i nie ma do tego miejsca, no kurczę, garaż nieogrzewany, no zwykły tam koza, piec, no to przy takim czymś, no ciężko się pracuje, jak jest zimno. No i czas, nie? No i czas, to trzeba by było wziąć tydzień wolnego, albo lepiej. Nie no, z tydzień to może by się wyrobił człowiek. Ale no też wiedza, no kurczę, nie szukujmy się, ale oddajesz na serwis ciągnik, płacisz pieniądze ciężkie za to. I tak chcesz, żeby to było zrobione, a po prostu to jest spartaczone tak, że szkoda gadać, no. I to aż normalnie wszystko brakowało, no. No ale no, no co zrobić, no. W ogóle od tego remontu jakiś pech się naszą. Potem nagle sprzęgło trzeba się zapowietrzać, jak kiedyś się zapowietrzało, no to te uszczelniacze poszły. Co chwilę też się jakoś po tym remoncie głupim dzieje, potem rozjechali, ale nie. Zobaczymy co dalej, zobaczymy sobie jak wiosnę przepracuje. No niby jesień okej, przepracował. Nie ma co gadać, ale no... Ja jeszcze tam kilka głupich uwag mam, zobaczymy co z prawem wyjdzie. No tak, no można je pożyczyć, ale na to wszystko pieniądze, nie? Chyba, nie chcę skłamać, ale... U nas, jak się nie mylę, gdzieś tam najbliżej, około 150 chyba złotych biorą za motogodzinę, 20 coś w tym stylu. Tylko to jest też, w sumie, nie wiem na jakich warunkach to jest, ale taki ciąg jest opożyczany. No to wiadomo, że nie każdy jest przeszkolony, żeby jakoś go tam używać zgodnie z przeznaczeniem. Więc na przykład trafi na mnie, że będzie pech i coś się rozpierdoli w tym ciągniku i ciekawe w sumie jak potem jest z kosztami, nie? Czy nie wpierdzielą, że nie wiem, wina użytkownika i tak dalej, więc takie wypożyczanie ciągniku, no to
nie wiem jak to umowa wygląda. 800 doba, a on to tylko też ciekawie. Za flaszkę bym się podał przesmagował. Kurde, muszę następnym razem skorzystać. I no paliwo to wiadomo, że no twoje, w sensie, no że no właśnie tego typu życia, tak, no, logiczne. 800 doba, w sumie jakby na dobę wypożyczył. Cały dzień i noc zapierdzielał i tak jak na przykład w moim przypadku, no to by na spokojnie to obrobił, nie? By też mi było głupie, ale no wiadomo. Jakieś nowe nabytki? Mogę wam zdradzić, że będą. Na pewno będą nowe nabytki. Na pewno będą. Ale co to będzie i kiedy będzie? No to po prostu, no jeszcze wam nie mogę do końca tego zdradzić. Ale coś będzie się działo. Będzie się działo, więc zobaczymy co to. Zobaczymy co to po prostu wyjdzie. Czas pokaże. Hmm. 60 była odpalana ostatnio, muszę wam pochwalić się. Co prawda, no ja nie miałem przyjemności do się dostarami, bo wtedy nie było w domu. Ale 60 była przepalana i było odśnieżane. Było jak najbardziej. Ale powiem wam, że w minus 20 nie odpaliła. Bo próbowaliśmy ją odpalić, bo wtedy taka tyle śniegu napadało. No nie, dopiero jak te mrozy zeszły, to tak przy dyszce chyba tam zachłała. Dopiero, ale 20, to 25 nie chciała. Takie wypożyczenie to w sumie spoko, no w sumie jeżeli płacę i mnie nie obchodzi nic poza paliwem, żadne jakieś tam naprawy, które by wynikły i tak dalej, no to jest uważam spoko opcja dosyć, nie? Ale no wiadomo, różnie to tak bywa. Skąd jesteś? Mazowieckie. Województwo mazowieckie. No to są tak małe pola, że nawet GPS-a nie potrzebuje zbytnio. No. No wiadomo. Nawet ten header w miarę mi się podoba. Tak stosunkowo oczywiście wiadomo, bo modowanie troszkę odstaje, ale... Kiedy próbuję do realnego nagrania filmów? Nie wiem, to... Nie to, zadawajcie mi pytanie o filmy, bo... Po prostu jak będą, to będą, jak nie będzie, to nie będzie i tyle. Po prostu. Nie, pole zgód. Nie, u mnie to jest kwestia akumulatorów, wiesz, że padły. I po prostu, no, akumulatory są w środ. I nie było się go odpalić, nawet jak ładowane były, to i tak nie chciał odpalić, więc... To jest kwestia akumulatorów, ale tak to podejrzewałem, żeby zagadała, nie? Chyba. Chyba, bo w sumie to ona co ona tam robiła, ona w tą wakację ma stoi sobie i czasami tylko jest tam jakieś tam lekkiej pracy odpalona, nie? Ursusik, no ale jakbym miał się teraz cofnąć i obrabiać to Ursusem 60, to nie jestem takim miłośnikiem Ursusów naprawdę. Nie przepadam do końca za tym. Taką 16. 12.24 czy tam 12.02 z tych ciężkich serii, no to by przygarnął, tak? Bo to tak, ale te 60, to kurna, to jest skaranie boskie. No ale no, to jest oczywiście moja tylko opinia, tak? To jest tylko moja opinia. Ale no, z drugiej strony można zauważyć, że są to proste silniki, które utrzymują dużo i są no idiotoodporne w 100%. Więc mały remont i tym się o nich chodzi, więc jak najbardziej tego nie można im dorzucić. I na pewno jeszcze przechodzą mnie, czy tam jakieś następne pokolenie, tak? Ale no, też trzeba być miłośnikiem, nie oszukujmy się, trzeba być miłośnikiem Ursusa w tych czasach, bo tak naprawdę, no w sumie no, zachodniego też trzeba dużo dołożyć, no bo nie powiem, ale no... Dwudziona ciągnika, no kurczę, no prosty ciągnik, tak? Po prostu. To 60, taki miał być, takie było założenie, takie jest, nie? Tak, no. Ale wygodowałem sobie wąsa.
Ja wyjdzie. Stąd do mnie się. Nie wiem, włączymy sobie może tego GPS-a. Skąd masz taką dobrą grafikę? Bo ja mam nową Nvidia GTX-a, GTX-a i innego Machu Picsa. I po prostu tak to, wiesz, to grafika jest na dobrym komputerze, nie? No nie, jeszcze nie. Tak, raduję na GPS-ie, na tych wielkich kołaciach. Jaka ta rura jest wielka! O co tu chodzi z tą rurą? Of, ludzie! Ej! Ona się powinna na tym łączeniu gdzieś tu kończyć. Ona jest jakaś przedłużana. O nie! Dobra, to wyjdziemy sobie tutaj tym. Tak, i włączymy sobie... Dobra, no taka wjeżdża. Ktoś stoi na drodze i tarasuje drogę na żądir. Ale panie żądirze. Co się stało? Dobra nuta jeszcze. I dawno sobie tak nie grałem przyjemnie w farminga, w sensie słuchając muzyczki. Jeszcze robiąc live'a i tak, nie? Bardzo fajnie. Tylko to jest trochę owsa. Szczerze, wiem, że to owiec, to raczej bardziej przynajmniej pszenicę niż owiec. Mam tam szczerze, no ale dobra. Nie rozbawiam moderatorów, po prostu tu tak jest spokój na tyle, że nie muszę się martwić o nic, więc zobacz. Stare koła ci się... Dobra, gitara lecimy. Teraz chyba mamy to... Tak, żeby... Chcę sobie tylko poprzeczne, które odbytniemy. Siemano, witam. Mam nadzieję, że nie uderzę w czapę. Uderzyłem w czapę. Nie uderzyłem w czapę. Skończyłem z nagrywaniem. Wiesz co, myślę, że można tak powiedzieć, że jakieś tam dostały mi live okazjonalne, coś w tym stylu. Jakoś to nagrywanie to już nie jest to, co kiedyś, tak? To dużo mówić. Żeby nagrywać na YouTubie, żeby w ogóle to się opłaciło, powiedzmy tak, no bo wiadomo, że każdy nagrywa dla opłacalności. To trzeba robić z siebie jakiegoś tam debila. Jakieś tam, powiedzmy, trendy ronowe bez nas i tak dalej i po prostu, jeżeli się nie chce właśnie robić siebie debila, to trzeba odpuścić sobie tą zabawę, nie? Takie jest jakieś moje zdanie, no oczywiście nie każdy się musi zgadzać, bo... Coś tam Feder chyba ma złe metry podane, które ja tego zmieszymy. Bo to jest kwestia, wiadomo, indywidualna, ale... Ale no... Po prostu przestał mi się też podobać ten YouTube. Ten nowy, powiedzmy, YouTube, który od jakiegoś czasu panuje. Cenzura na tym YouTubie w ogóle, to jest okropne. Takie to jest cenzurowane wszystko i tak dalej. No nie. To nie jest moja bajka. Przynajmniej nie czytam. Zawsze czytam. No ciebie jakbym nie czytał, naprawdę mi się ojej. Zresztą normalnie typowski osobnik. O, spadek internetu. PGR, chodzi o blok klejony, miska niebieska 55. A. To czy to ma gotować, a nie grzać się chodzi? Siemano Przemo. Ma się gotować, a nie grzać, jak to pana już. Ja chciałem iść na środek ładnie wjechać, ale nie wiem, gdzie te linie są. Dobra. Dobra. Trafi? Dobra, trafi. O nie. Jakby kosiłby za takim stukańcem.
jakby te ekraniki tak działały fajnie tutaj, to by było też bajka, nie? Kamerki. Chyba w 15 był ten mod, ten klas, że można było sobie kamery na bokach, na krańcach headeru przestawiać, z tyłu i tak dalej, nie? Lexion jakiś bodajże. Sprawdźcie mi, jak się mylę, ale tak mi się kojarzy przynajmniej. Ładnie sobie no, jest ładnie. Odbywaj codziennie od remontu, no tak, ale... nie wiem, ja jakoś tak nie potrafię, szczerze. Ale jak najbardziej, można by było zrobić serię, nie wiem, drugie życie 60 albo wielki remont 60 niedźwiedzia. Bo wszyscy teraz robią remonty ciemników, wszyscy dostają teraz no, w zamian za to, że z jakiejś firmy biorą, no to części tak naprawdę za fliko i tak dalej. Więc zgodzę się. Można by tak zrobić, tylko no ja jakoś tak po prostu nie umiem. Po prostu nie do końca tak umiem w taki sposób działać. I te filmy jakbym miał zrobić, no to pewnie by jakoś nie były takie porywające, więc... No po prostu nie. Ale no tutaj Tomek dobrze mówisz, no tutaj się z tobą zgodzę. Teraz te remonty są wszędzie modne, tak? Remont i remont i remont, nie? No ale... Teraz to GPS włączony wielki kombanista kiedyś do nastojaka bez kitu. Ale sam kurde coś na stojaka, no też się poprosi na stojaka i też jest dobrze, no. Kurde tam. Kurde baja tam. Już to punkt do śniegu mógł zrobić do tej, do Nawarii. A ostatnio gdzieś czytałem, że zatrzymali gościa, bo jechał LTK-iem, przepraszam, T4-ką. Tpugiem do śniegu i bez badań technicznych i ten. Zatrzymali go po rejestracji i było z przodu widać, jak gościu z przodu pugniał. Do odśnieżania, tak? Ale nawet fajnie to wyglądało, parkingi odśnieżą. Dam suba, no to daję dzięki, no cześć, fajnie. Ale prosto, nie? Ładnie to jeździ. Kurde, to jednak lubię tak ładnie jeździć. Taka mapka Petite France. Jakoś tak to jest napisane przy niej. Coś tam z Francją. Jak to zawsze, o zaraz wam pokażę, nie? To muszę trafić w pokos. Dobra, niech trafi tu, bo to będzie obok jeszcze przejazd. Do kości. Zaraz wam pokażę, jak typowy kombajnista bizona nawraca, nie? I to jest chyba u każdego starego kombajnisty typu takich, wiecie, no te PGR-usy, za przeproszeniem, co kosili PGR-a, skółka, SKR-a i tak dalej. Tak zwani kombajniści starej szkoły. Oni zawracają tylko w jeden słuszny sposób. Ja wam pokażę ten sposób, nie? To jest jeden słuszny sposób do wracania według starych kombajnistów, bo tu każda chwila się liczy. To jest patrz, nie? Patrz na to. Dojeżdża do końca, nie? Header w górę i od razu dupą zawija. I tak, o. I tak. I jeszcze przyspieszasz pierdzielnie, żeby więcej wyleciało, no. Ale mnie to wkurza takie coś. No fakt, że no w sumie, no, nie wiem, czy mnie to wkurza, bo nie prasuje i tak dalej, więc wyrąbany mam w to, ale... Po prostu takie te zawijacy, jak oni robią na polach, to... Ale to każdy taki stary kombajnista jedzie, jedzie, jedzie i zakręci do dupą i jeszcze przyspieszasz pierdzielnie, jooo, i kręci tam dupą. Ja jakoś tak, nie wiem, zawsze jechałem, jakby przynajmniej sobie polem, na przykład na 3 dookoła, a to sobie jeszcze jechałem do przodu i ta soła sobie padała, a z tyłu dopiero nawracałem, nie? Jakoś tak w ten sposób bardziej, ale no to jest tylko po prostu moje takie głupie bycie. Skitu. Nie myślałem o młodym. Na miejscu za mordę bez skitu, ale no powiedz, że tak nie jest. Typowy taki dziadek, który jeszcze pali szluga na tym bizonie i jeszcze tego kiepa zawsze sobie rzuci w gardziel. Nie wiem, czy na to uwagę zwróciliście, ale ci starzy, no to sobie jarają normalnie na bizonie, nie? No bo jak ma kabinę, to już jest spoko, no w kabinie. Chociaż i tak nie uważam, że to jest głupota nawet mniejsza. Ale jak ci tacy, co nie mają kabiny, to jak palą kiepa, to zawsze go rzucają w gardziel, nie? Ale z tym nawracaniem to każdy tak ma, nie? No tak każdy ma. Biskity.
No to jest też prawda, Tomek, no wiesz, ja się śmieję po prostu, nie? No siema Kunar, witam. Ja się po prostu śmieję z tego, nie? Ale no tak jest po prostu, nie? Tak jest, że stara szkoła kombanisty nakazuje, aby dupą zarzucić, nie? Jedzie, jedzie, ooo, ten przyspieszacz jeszcze tak z tą mocarnię jeszcze nie zdąży przelecieć, ten przyspieszacz pierdoli, wszystko zadusi, ooo, i to dupo tak zawija, o. I zadowolony. No śmiechy śmiechami oczywiście. Kolego, na live jest 35 osób. Nie wiem jak ty się chcesz wypromować. Wypromować to się może na przykład do Kunar, proszę bardzo. Takie osobistości sławne, a nie. Siema Matko Boska, że cię nie widziałem. No troszkę czasu mogło minąć, nie ukrywam. No ale wiesz, no przysiano kosa, no to spoko, no chociaż na sumie siano też jest suche, tak? Ale typowo przysłomie, nie? To po prostu jest, wiesz... Ja? No ty! No ty, chłopak, wielki youtuber. A co, może zaprzeczysz jeszcze, kurde, zobaczcie. Jeszcze może zaprzeczy, kurde. Zawsze plus 35 subów duchów miał. No, nie wydaje mi się, żeby aż tacy chętni byli wszyscy, ale... Ej, dobra, bo jeszcze... A, to pole w sumie jest niewrośnięte. Jeszcze owsik jest, tu owsik rośnie. Tak jest ta dwójka. Dobra, kupimy sobie jeszcze to, kupimy sobie to pole. 42, okej. O Boże, Miki! Ale to jest to... Grzesiu! Kurde. Grzegorz G, nagraj kulturalnego vloga na Mikigo Pro. Pozdrawiam, 12 zł 50. Dzięki Grzegorzu serdecznie, dziękuję ci bardzo. A właśnie, propos tego maila co pisałeś. To jak najbardziej jest taka możliwość, tylko w sumie ci chyba nie odpisałem na jego. Ale to wiesz, to bardziej tak żniwa w takich sprawach się kontaktować, nie? Jak to się dzieje, no bo teraz no to i tak to się nie dzieje po prostu, nie? Co ty gadasz, kurde, jak ty wielki chłop. Mnie to tylko ciekawi ta twoja RS-ka, nie? Znaczy nie wiem, czy twoja, w sumie czy nie twoja. Jakie to jest piękne. Ojejku, to jest normalnie... Na to bym z chęcią obejrzał sobie film, jak to chodzi bardziej. Jebać te fendy, terrorystwo, RS-ka to jest coś. No skit. Coś przytyram, tak. Chociaż nie wiem, czy przytyłem fakt faktem, ale... No, wiesz, ba się o formę. RS, no tak, RS, kurwa. Więcej warte niż moja gospodarka razem cała wzięta, ale RS. No ale no, no jest dojebana, no. RS-ki to są RS-ki, kurwa. Coś pięknego. Coś pięknego. Jeszcze widzę, nawet prosił sobie pole w... O! Pole w kwadrat, Boże. Tak. Ty no jeszcze obiec nie obróz. Dobra, poczekamy. Mam w planach, aby to podłożyć. O! O! kwadraty, no. To też takiego... Czy może nie tyle sąsiada, ale gości obok. Po prostu napierdziela. Napierdziela. Kwadraty pole. I te pole tak się nie wydają, bo pole, które przykładowo ma... Pole, które ma, no, nie wiem, z 1,5 hektara jest ścięte, tak kwadrat, to... No ale no, no co, no tak, takie mają ludzie też swoje fanaberie, nie? I jeszcze gościu ma swoją prasę, nie? No to sam sobie robi jakby podgórkę, ale no nie wiem, no może tak akurat lepiej w sumie. Pozdro od wiśni, pozdro od Sherry, no Sherry, lej. Czytałem jak to było w tej piosence. Kurwa! Co się stało? Ej! Kurwa, plandeka. Boże, no. Co się odwaliło? Nie plasę, by się jeszcze... O czym ty mówisz w ogóle? Kurwa. Ej, coś się odjebało w tym momencie. Ej. Widziałem, że takie błoto się zrobi.
Czekajcie, odrzepię to. Ej, chłop w szoku jest, nie wyjadę stąd. Czekajcie, aż normalnie sobie fotkę zrobię. Nie widać tego tak dobrze, ale no Johnny usiadł. Zapraszam jak coś, no. Ej, no. Nie wyciągnę tego tendera. O Grzesiu. Grzegorz G. Nagraj vloga na Miki GoPro, może 15 minut. Pozdrawiam, 12 zł i 50 groszy. Na pewno nagram coś, ale no to wiesz, jakby coś ciekawego, nie? Ej, no. Ale zobaczcie, on ma chęć iść. Ale nie podkusiło, żeby to taki być posłową takiego, jakbym miał to baja, tylko to i tak za wielki w sumie, ale... Czekaj, czepię tą przyczepę, on w ogóle sam pójdzie? A co teraz sobie wyobraźcie, jak wyłączę napędy i wszystko? No dobra, idzie. Ej, no co tu się odwali, jak on sam wpadł? Wytyfy w ogóle, nie? Chuj tu chodzi. Ej, a poczekajcie, a jakbym tylko tak... Po prostu z tego wyjmę wystawię, czy on by tak się kopał cały czas? Nie, pokaż się wpadł tylko na drogę, no tak. Chyba niech przestanie padać, bo przecież ja nie wyjadę stąd. Ej, ale no kozak. Znaczy no, my sobie nie wiedziałem o tym wcześniej, więc dla mnie kozak. Ja pierdzielę. Aby wyjechać stąd tylko. Przypitobili się, jak to się kopie. Ej, co to jest za modna to w ogóle? Kombajnem teraz, no ta. Ej, ale idzie powoli, więc w sumie spoko. Prawa strona mi wpadła jeszcze, więc... Ja pierdzielę, no! Aby tu jechać otwarego, nie? A teraz to przyczepę, a nie, w sumie tą z boku, to ja tu ją wyciągnę, to też wyciągnę. Dam radę, ale no nie! Ej, nie spodziewałem się tego. Nie wiedziałem, że w ogóle tak się da, w sensie, od tego też zacznijmy. No, twardego z boku. Chłopaku. O! Ma ochotę. Dobra, gitara. Trochę w nowej studii, ale trudno. Panem kolejny był nowy studio. Czekajcie, ja to... Kurde, wyjadę nią tutaj. Nie twarde. Teraz po tego tandemu pojedziemy. Było to FS15, no wiesz, no... Ale i tak jest coś fajnego, w sensie, no ja w ogóle jestem w szoku, bo nigdy mi się nie zdarzyło wcześniej w ogóle podeszło tu wjeżdżać. Więc no, coś nowego, ale no, fajnie to wyglądało dosyć. Fajnie dosyć to wyglądało, dobra, wpieprzymy się, przyczepmy to. Ale zobaczcie, no sporo się zapada, nie no, mi się podoba teksturka, tylko no faktycznie, no kolejnego był, no to w ogóle była bajka, ale... Ale fajnie to wygląda, takie no, wiecie, no coś takiego... Coś innego mi się wydaje. Spoko opcja. Ciekawe czy na przykład jak przestanie padać, czy też tak będzie. No, podejrzewam, że już nie, ale... Ale no... Tak dla mnie na plusik. Dobra, to jak pada, no to może sobie zresetujemy... Zresetujemy sobie drzonego. Kupimy jakieś maszynki. Godziny sobie, nie lubię nocy w ogóle, nie lubię farmingu nocy, nie? Nie wiem czy przegrałem może godzinę grając w nocy w sensie, no. Nie lubię nocy. Jezus Boże, o, odezwał się kurde ten nagrala. O Boże Miki! Grzesiu, kurde, nie trzeba. Grzegorz G. Wiosna już niedługo, nagraj vloga na Miki GoPro.
Pozdrawiam, 12 zł. Dziękuję serdecznie, na pewno coś nagra, na pewno. Dziękuję ci, Grzesiu, bardzo. Candy Vanilla. Dobra, talerzówę, taką talerzówę sobie wziąłem. Taką talerzóweczkę. Może chłysza takiego, co do daty? O kurwa, ma wyjebał się chłysz. Nie, coś takiego myślę. Tak, coś takiego. Pyk, pyk. W takiej konfiguracji. Chyba z tego mojego listu, bo mnie kościół tak zabrał, co dojeżdżał, podnosi header. A, no... To akurat jest wina, bardziej mi się wydaje, że to jest wina niedoświadczonego kombajnisty, bo osobiście mi się też tak zdarzało. Do tej pory mi się tak trafi zdarzyć. Szczególnie na początku, że te kłosy mi spadały na siernie. I to jest po prostu kwestia potem wprawy, że ten header jakby trzeba no, nagarnąć to wszystko, nie? I tak wiesz, tak się powie. No chyba, że faktycznie no, był to jakiś doświadczony kombajnista, no to wtedy, wtedy okej. Okay. Prawda? No debil. No, debil, może nie debil, ale no. Nie powinno mieć tego też miejsca, aczkolwiek jeżeli ktoś się uczy, to powiem ci, że dla mnie to było wręcz normalne na początku. Oczywiście mowa tu o bizonie, no bo no, no bizonem kosie, tak. No więc to jest, wiesz, to tutaj to nie ma co oceniać. Śpiewamy sobie taki kultywatorek, jakbym się kiedyś chciał orać. Co tam u ciebie? Dobrze. Ale siedzi, kurwa, zobaczcie. Ej, wpierdzielimy się tym na pole, nie? Zobaczmy, jak grzegło. O! Za tym wjadę. Ej, czas jest na przyspieszony. Czemu to padać mówi? O kurwa. Dobra, to nie będę robił. Wyjeżdżamy. Wyjeżdżamy. No oczywiście no, troszeczkę to jest nierealne, żeby tak jeździć, ale nie chcemy się powraca zapierdzielać, więc z ogień. Dobrze, ta rąba jest dużo, tak jak w sensie, no, dużo miejsca jest. Tak trzeba po prostu. Tak trzeba jeździć. Rozłożymy sobie to z przodu. Szerokawe to jest? No takie dosyć przyjemne, nie? 6 metrów, to będzie szła robota. A to z tyłu? 5 metrów. To też będzie fajna robota. I gleba. Jak chyba inaczej. Tylko, że po prostu, a... No ja to wiesz... Wyjebane wyjebanym, ale... jak się kosi, przynajmniej jak ja się... Jak ja koszę, no to... Staram się na tyle nad tym spuszczać, żeby każdego kłosa przyciąć. Chociaż czasami tak jeszcze od miedzy gdzieś tam zostawię, ale to jest kwestia tego, że jak jest wysoka miedza po prostu, to jakoś nie chcę tam pływać, dziobać coś, więc to bardziej z tego wynika, nie? Ale gdzieś tam przy słupach, czy przy jakichś takich wiesz, miejscach po prostu, gdzie coś się trochę bawić, no to się bawię, żeby no, co do kłosika sobie to zabrać, nie? Bo potem mnie wkurza, jak na przykład sobie na tym polu coś robię i chyba nie przyjadę w tym polu. No nie. Wiedziałem, że nie przejadę, a wjechałem, nie? To jest miarę logika. Ale potem mnie wkurza, jak coś robię i patrzę, a to jakieś kłosy zboża są, nie? Takie dostawione. Dobra. O Boże, Miki! Grzesiu, kurde! Dziękuję! Grzegorz G., proszę nagrać vloga na Miki GoPro. Możliwie szybko, bo nie mam czasu. Pozdrawiam gołego Ibernata, 12 zł 50 groszy. Grzesiu, na pewno cię pozdrowię, jak coś nagram. Na pewno spieszysz to. Ale dziękuję, naprawdę. Pozdrowię, jak tylko będę widział się z chłopakami, to przekażę pozdrowienia. Dziękuję ci bardzo. Czy można zagrać na multi bez modów? No... Ze mną raczej nie, bo ja gram z modami. Ej, ile to może padać, no? Czy to już powinno dawno się coś padać? Ja pierdolę, padam. No, obie strzepę.
No, no wiesz, no są tacy kombajniści, nie? Ale no to jest akurat, no... głupota, nie? No ale no coś z nimi kieruje, że tak robią, nie? Kurde, czyli miałem kadankę z set time'em, a nie chcę w nocy grać, nie lubię nocy. Chwila, tutaj ja to znowu przeklikam. Który farming wspominam? Chyba pierwsze farmingi, ale to z racji tego, że po prostu dzieciństwo, nie? Ale no, jakby najfajniej mi się gra i tak 19, no jakby co by nie mówić, to 19 jest dla mnie fajnym farmingiem po prostu, nie? Jak tam nawet jeździ, no obecnie stoi. O kurwa, przenika ze drzewa są, które nie widziałem. No ile będzie padać jeszcze? Jest jakieś okienko pogodowe? Pada i pada, no ale pewnie jak nie wytrzymają. Ja pierdzielę, dobra, no to jak pada, no to sobie kupimy jakiś opryskiwacz. Tylko opryskiwacza nie możemy tu kupić dużego, bo tutaj nie pomieścimy się w tym. Może coś takiego. W sumie tu też mam 18 metrów. Kukowe będzie 40? To można by mieli? Fajny jest, bardzo dużo. Odśnieżałem w tym roku, znaczy no nie ja, bo jego śnieżę w sumie. Chyba tego na kołach wolę, bo też mówię, można 18 metrów zrobić. Nie, no 18 to będzie świat i ludzie. Dam mi uwaskę, ja panu. I do nawożenia, a weźmiemy sobie też może kwerzie. Taki będzie został kwerzie randowy, ja. Dobra. A to nadal da. Kukowiak, ale za duży jest ten kukowiak, a mały znowu jest za mały. Będzie kwerzie. Wjechał, o takim pojedziemy pryskać, nie? O kurwa wielko, powiedziałem pryskać tego pola. On do sąsiada jak wjechał pryskać, to ja takie opony założył, nie? Proste. Sąsiedzie, to przecież będę przekładał specjalnie swoje opryski. Ej, ładna ta siewka, podobał się dla mnie. Nie, no to właśnie to jest seriat po narzędziach. Ktoś nie wiem, czy te kwadraciaki podobały mi teraz w farmingu. No w pętach już dużo nagrałem i tak dalej i po prostu sobie teraz pogramy na żonach trochę. Tylko ta kurwa jest wielka, to jest chyba też. Już ja widzę, będę się bardziej skurczył, żeby to tak rozkładać, bo i rozkładać. A no tam chyba siało coś. No ale to wiesz, na wiosnę to jeszcze może i spoko, nie? W sumie no to co to się stanie, no jak jest zboże małe, no to nic się nie stanie, mówię co. Stanie se. Oj, tu owiec chyba mogę znam. Co z tym deszczem, to chuja wafla. Ej, ogarniał ktoś mod na czas, w sensie no... Mam chyba ten mod na czas, tylko nie kojarzę, którym czas się przewijało, chyba że go nie mam. Kojarzy ktoś, jaką się kombinację wciskało klawiszy, żeby przewinąć czas? Ctrl R się tam wypierasz, ale to chyba nie działało, że ja to prawda. No przecież to niemożliwe, że tak pada cały czas, no. Czy nie jesteśmy w Anglii, tylko we Francji. To tam też tak pada. Czy mi wkurza ten szum tego deszczu po prostu. 8, no ale to dodaję sobie, a ja chciałem jakby na przykład po 1000 wpisać czas. Nie mogę już bardziej. No to zobaczymy. Jak MF? No, mega dobrze. Ale 4, no to bez wątpienia działa, nie? Polecam. Polecam każdemu rządnemu przygód. Co to było? Ktoś klika.
Pan Boguś Bytów Brączek robi loda Kacprowi Balcerzakowi Mafiasolec Tamas idzie za damę grę wstępną 33 zł i 66 groszy. No, dziękuję do Donata bardzo, ale no nie pochwalam takiej treści. No, co by nie mówić, no trzeba się jakoś tam wzajemnie szanować, więc no... Takie treści nie są u mnie jakoś tam mile widziane. Także no... Nie fajnie, aczkolwiek no dziękuję do Donata, no wiadomo. Donate. Pozostawię to bez większego komentarza. Właśnie nie kopi się mnie naszego killaka. FPS-y 60. A ile może być FPS-ów? We, mordo, kuba, 60, proste, nie? O, 59 jak nie spadło. Właśnie nie działa mi to, kurde, może nie mam tego na czas. Spadający gwiazd. Siemano Miki, cześć. Kurwa, co jest z tym deszczem? Spadający gwiazd. To się nie możemy, że... O! Już mi się pogoda chyba zmieniła, patrzcie, w sensie, żeby schłonki pokazała się, to zaraz będzie padać. No ciemna noc jest, ja pierdzielę. F3? Nie wiem. A, bo odblokowanie FPS-u. Ło, to spadł mi na F3 właśnie. Ej, klonek, a przeżyłem. Cześć. Składaj się. Dekuben, witam. Witam również, witam. O Boże, Miki! Grzesiu, kurde, nie trzeba. Grzegorz G, proszę nagrać vloga na Miki GoPro. Możliwie szybko, bo nie mam czasu. Pozdrawiam, 16 zł i 50. Grzesiu, mi się wydaje, że to się chyba zbugowało, bo no naprawdę tyle, co ty dzisiaj dajesz tych donatów, to chłop w szoku jest, nie? Ja pierdzielę, aż normalnie mi kupią. To czy kurde, no. Dziękuję bardzo, no. Dziękuję. Chciałem w pamięci sam rap dla Lady Punk. Spadający gwiazd. Woli też zmienił czas. O kurwa, zjebałem. Hej, no przestań padać, no. Przewiniałem tą godzinę jeszcze. Żeby tego nie przeklikać. Dobra. Ej, czy to nie jest... Ja pierdzielę. Stój. Czy to nie jest tak, że jak ja sobie przewijam ten czas przez konsolę, to po prostu przez to pada, bo teraz ta chmurka, co była niepokrążona, znikła w tym momencie. Ja pierdzielę. Dobra, to jest z mojej winy, nie? Okej, okay, musimy po prostu przeczekać to i tyle. O, kurwa, obciążę. No dobra, trudno, no musimy to przeczekać. To kupimy sobie jakieś maszyny, tak. Poradzimy. No, przez moją głupotę to było, przepraszam. My bad. Co by na taki puk? Pociągnie to szóstkę? No nie ma wyjścia. Chyba, że to... Nie, tą szóstkę chyba. Co wy na to? Zresztą akwariana wygląda fajnie. Nie, to akwaria jakoś nie sobie ładnie wygląda. O, z pakometem! Tak, bo chcę, kurwa. Ej, no ale wydawało mi się, że jak przewinąłem go, to wiesz, to jakby od nowa trzeba padać. A ja to może mi się wydaje, mniejsze. Siedmiu jeszcze. O, siedmiu będę chciał sobie ten przetestować. Fajnie wygląda. Ale my sobie weźmiemy... Chyba 30 metrów, tak? No to się nie składa, nie? A nie, składa się. No to wiadomo, jaki siermin będzie. Czytam komentarze. Tylko, no, w sensie... Czytam takie normalne komentarze. W sensie normalne, no. To coś mądrego w miarę napiszę. Ale się nie mam tego moda na przewijkę. Nie wiem czemu, ale no nie mam.
Coś mi się... Myślałem, że go mam, nie mam. Poczekamy chwilę, zobaczymy, jak minie doba w tym deszczu i co będzie dalej. Coś maszyny sobie posprowadzam, jeden plus. Ej, nie siałem, to jest chyba z tego dodatku Fernelanda. Nie, a w ogóle Premiery ostatnio miał dodatek, nie? Ten, ojku. To jest od tego? Było od tego, nie? Grimba, nie? Dodatek jakiś teraz wyszedł, Ferminga. Ale chyba jakichś takich ciekawych modów mocno tam nie ma, nie? Czy jest coś ciekawego w sumie, nie wiem, dajcie znać, bo jakoś tak nie zagłębiałem się tyle, co na jakimś tam trailerze widziałem w Fagingowym kanale. Kogoś nic poza tym. Ej, w sumie brakuje nam 3,50 do celu, czyli tyle, ile w sumie na zrzutkę, na flaszkę. Ja pierdzielę, ej, nie sądziłem, że uda nam się dobić ten cel. To w tak krótkim czasie, ja pierdzielę, półtorej godziny, po szoku jest. Ale ja pierdzielę, 3,50 brakuje do celu. No, jestem w szoku. Odwagam się. Dlaczego ja rzucam? Muszę na miejsce i się nie zalicza. Nie wiem. Te kopaczki i gradła są spoko. Ale to chyba takie małe wyszło, nie? W sensie takie typu 2 rzędy, 4 rzędy, a nic takiego większego chyba nie dodali. Kluczapa chyba jakaś... Przepraszam, jakaś mintościowa chyba tylko duża wyszła. A z takich dużych maszyn to chyba tam niewiele jest. A mulce ten nie ma. No, proszę. Dniówka jest sobie nie patrzeć. Gdybym taką dniówkę miała, to bym chyba nie pracował. W sensie takim, że no... Jak to się przekleić, bo to zabrzmiało odwrotnie niż chciałem to powiedzieć. W sensie, że no mało tę dniówkę. O, o to mi też. Co to jest 150 zł tutaj? Na koszty internetu, dlatego i tak dziękuję wam serdecznie, bo powiedziałem dzięki wam w sumie mogę sobie streamować. A dla mnie to już nie... O, weź sobie je. Cel zamknięty, więc kiedy będzie film Glock na Michi GoPro. Pozdrawiam, 16 zł. Grześ, ja pierdzielę. Dziękuję ci bardzo, ale to naprawdę nie musisz. W sensie, no, ty już tyle hajsu mi tu dałeś, że no... Ja pierdzielę. Dziękuję bardzo, Grzesiu. Niezmiernie miło mi jest. No to mogę ci, Grzesiu, obiecać na pewno, że będzie vlog, jak będę jechał do zboża. Kiedy będę jechał ze zbożem teraz, powiecie? To jest dobre pytanie. Ze zbożem będę jechał prawdopodobnie w sobotę. Będę włożył zboże, chyba że pogoda nie dopisuje plany jak ostatnio. 2 tygodnie temu w sumie miałem wodzić, ale padał śnieg i nie wodziłem. Więc jeżeli mi pogoda nie dopisuje planów, na pewno, ale na stówę nagram vloga po prostu z trasy, jak sobie jadę, bo w sumie mam kawałek, z jakieś 20 km gdzieś mniej więcej. W ogóle na stawki doszły do przyczepy, więc... O właśnie, na stawki przyczepy doszły, tyle mi pisaliście od nadstawki. Nadstawki doszły, w sumie od widza kupiłem, jak się okazało, nadstawki. Więc na pewno będzie vlog z tego. W końcu nadstawki ma, nie wiem, czy chwaliłem wam się w sumie tym. Chyba nie chwaliłem wam się tym jeszcze. No to w końcu nadstawki przyczepię. Naprawdę. Fajnie tak teraz nadstawki mieć w przyczepie. Ludzie se kupują, nie wiem, ciągniki nowe, jakieś tam maszyny, samochody, a ja podjarany, bo nadstawki mam w przyczepie, nie? Ej, nie użyję kółku transportu, myślałem, bo chciałem, bo ten... Ej, no i patrz, wtedy o tej godzinie też się palcem pokazuje, ja pierdziel. Zmieniła się chmurka, zobaczcie, że bezchmurne. I teraz jak nie będzie padało, to po prostu przez moją głupotę tego czasu padało, bo przewijałem ten czas. I jak nic, to ma znaczenie. Dobra nuta wjeżdżania. Czekajcie. Burty pianką dalej uszczelnione? No a czym? Przecież pianka jest najlepsza. Link na GPS-a, po prostu sobie piszesz GPS mod i tyle jest. Prasę mam już, tę prasę mam. O, tego głupie, bo to się przyda. Na te... Na gleby, jakby też chciał tam popnąć. No dobra, czyli to musimy napierdać. Co on napierdali? Pianka jest najlepsza na burty, no.
Może w sumie tylko jedną stronę uszczelniam prawo w tym momencie, bo tamte są na stałe, w sensie nasze stałe, są zaplankowane na stałe. Nie otwierane w tym momencie. No nie można ze mną zagrać niestety. Opłaca się panel Sajteka. Powiem ci tak, mam ten panel Sajteka i jak się gra, to jest naprawdę wrażenia są zarąbiste, nie? Więc opłaca się, tylko po prostu trzeba dużo grać i trzeba mieć chęć, żeby co chwilę podłączać, nie? Dużo miejsca mieć na biurku przy okazji. A jeżeli to spełniasz te warunki, no to bardzo fajne zabawa. Czy ja wiem, ta pianka to i tak ona się włupuje. Co jest z tym pugiem nie tak, ty? Widzicie to? On tańczy, ona tańczy dla mnie na pugu, na Kwerlelandzie z pakometem, ty. Pojebany jestem tu. A, poczekaj, bo chyba bym musiał opuścić. Nie, mogę opuścić, to mogę opuścić. Nie wiem, gdzie mam. No cześć, Janek, na razie. Mówiłem już o młodym ogólniku 3 razy chyba dzisiaj, no ale no. Wybacz, no ale za każdym razem mam w kółko to samo gadać, no to uwierz mi, po prostu się nie chce. Nie mogę go opuścić, patrz. Ale powinien być opuszczony. Jak go opuścić? No V klikam i najpierw musi odłożyć narzędzie. Widzisz? Nawet włożę go, zobaczmy co się stanie. Czekaj, jak go opuszczę teraz, to jak go złożę? Ale tego nie mogę złożyć. Oj, patrzę, przestaje padać. No to przed moją głupotę padało. No nie idzie go opuścić, no coś jest nie tak. No właśnie, najpierw opuściłem, złożyłem i nie da się go opuścić. Coś jest nie tak po prostu z nim. Szkoda, bo fajny mod, chyba go wypierdzę i na coś innego to robi góra zmienię. No to bez sensu, jak mi tak majka, nie? No tak nie powinno być ewidentnie, chyba że jakoś się go blokuje, ale... Nie no, powinien pójść? Chyba że czekajcie. Jest szansa, że po prostu się go opuszcza jakąś myszką jeszcze, nie? No właśnie patrzę też na muszkę, ale... Dobra, no trudno. Może na podejście? Dobra, no trudno. I tak go będę chwilę trzymał, bo mi się po prostu podoba jako sam w sobie, więc no... Jakoś to zniosę. No i zobaczcie, już nie pada deszcz w końcu. Zmieszczy się tu? Zmieszczy się. Dobra, tak. To ogółwienko sobie na razie gdzieś tutaj postawię, aby tylko weszło, bo kurwa nie będzie dalej. I oddam szyber dag. No właśnie też nie wiedziałem, że to szyber dag jest. Patrzcie, czekajcie. O. Fajnie w sumie. Dobra. Mogę już kozik, czy jeszcze musi wyskąć to? Składaj się. Ta muzyka się skończyła. Halo. U, tu musi być. No, gitara można kosić. Dobra. Trochę tutaj dzieckiem dorosło, ale trudno. Przeżyjemy. O, to słabo odda ten bojejku, to jak będzie z tego 3 tony, 4 będzie wszystko trudno. Jakoś to przeżyjemy. Ale chwastów tutaj jest, mówię. Tu. Coś jest nie tak z tym pługiem, ale no... Chwilę go potrzymam, bo mi się podoba model, zobaczymy jak się będzie orało nim. A jak nie, to po prostu tego kupię Gros Wesson i tyle, nie?
Nie będzie ma problemu. Hej, ktoś mi spanie lepszy. Powiem mu, że człowiek się wyszali spać tak w godzinach około 22. 21. Nawet ostatnio poszedłem w ogóle czaić się. Ostatnio? 21 chyba już spałem. Już byłem sam z siebie jakby w szoku, bo dawno nie przyszedłem tak wcześnie. I co jest najlepsze? Wstałem o 6 i się kurwa nie wyspałem. Coś pięknego. Dużo zboża może do więzienia. Wiesz co? Troszkę mam, tylko w sumie nie wiem, czy będę wszystko wywoził tam, gdzie teraz. Czy łódki jeszcze przyjadą, bo do tej pory w sumie sprzedałem w takich większych ilości, tak? No bo tam nie mówię jakieś tam do siebie, czy coś, o tonie, dwie, czy tam coś. Ale sprzedałem żyto, łódkę. I wiozłem swoją jedną czepę, jakby te żyta, więc tam granica 6 ton wyjechał. Ale jeszcze trochę jest, no. Gruby się zrobiłeś dla nic, wiesz ty co? Nie wiem, tak brzydko, zamknę się w sobie. Mi się jakaś masa przydała, ja chciałem czytać, w sumie od dawna chciałem czytać. I teraz przytyłem, ale to przez zimę, jak zacznie się zaraz, no, zapierdam w robocie, to zrzucę te kilogramy bez wątpienia. Z 7,3 na 7,0 to zejdę w ciągu wiosny, jak nic. A w lato się wytopię, to znowu spadnę na 6,7. Teraz właśnie w moim przypadku trzeba było utrzymać tą wagę, to będzie coś dobrego. Nie zawsze chciałem czytać, powiem wam. Naprawdę. No tak, widzisz, no niekiedy miałem taki okres, że na przykład spałem po 6 godzin, wysypiałem się luks. No potem ta zima przyszła, no to wiadomo, trochę więcej czasu, no to spało się. Znaczy, no nie byłem do roboty, no to już się spało, tak? No jak śpię po 8 godzin, to się nie wysypiam. Ale znowu, wiesz, po prostu... Czasami wolę się wcześniej położyć, żeby i tak nie ma nic zrobić, co do roboty i czasne, nie? Pracuję, pracuję, bo to go sprawia najbardziej. No, przybrałem, mówię właśnie. Przybrałem, ale mówię, no ja tam akurat się nawet chyba w miarę cieszę, przybrałem. Teraz by może trzeba było trochę popakować. Nie wiem. Jakoś mnie to nie realizowało nigdy, ale w sumie może kiedyś. Zobaczymy. Zobaczymy. Może jaką pupkę się pierdolnie, czy tam 10. Brzuszka się robi, pajacyka pierdolnie. Gitara, nie? Ja pracuję poza gospo. W sumie gdy się zastanawiałem, co bym robił. Bym nie robił tego, co robię. O, Grzesiu, w końcu na czacie zawitałeś. Witam cię serdecznie, mój tutaj top donatorze, mogę śmiało powiedzieć. Witam. I o zdrowie pytam. No właśnie, ludzie, jak tam u was te wirusy, w sensie, no bo teraz te obostrzenia niby trochę znoszą, nie? Czyli w końcu ja bym się dać głupiej godziny do seniorów. Jakie to było pojebane. Nie ma co robić, no to też prawda. Ale do czego zmierzam, nie? Kiedyś w sobotę mówię... Jadę do sklepu rano, wszyscy kupię do jedzenia. I pojechałem. Pocałowałem klamkę. Była jakaś, akurat byłem 5 po 10. Już mnie wpuścić nie chciała. Mówię, ja pierdzie. Szmaciarze. Zrobię nawet, no to dobrze, najważniejsze. U mnie też dobrze, ja tam w sumie na razie jestem zdrowy i się cieszę, tak? Więc dobrze. Nowe nabytki będą, jak najbardziej będą, aczkolwiek jeszcze na ten temat nie mogę wam wiele zdradzić. Niech to będzie nasza słodka tajemnica po prostu. Ej, to po drodze jeszcze ten owiec, tak to wymusimy sobie. Nie dobra, tatuś buś. O, do ziemi, a no to ta. No to prawda, no to jest trochę robota. To się zgadza. Patryk, pozdrawiam, no czemu mam się nie pozdrowić? Pozdrawiam. W sumie mam 3 monitory, ale korzystam z 2. Ten trzeci to jest taki
jak mój pierwszy monitor taki duży, który sobie kiedyś kupiłem. I po prostu on jest, bo jest, i z sentymentu go nie wyrzuciłem i czasami to już korzystam jeszcze z niego, jak potrzebuję, ale na co dzień jakby korzystam z dwóch monitorów, powiedzmy. Ile masz hasło swoich? Około 15. Około 15. Spaję się. Jak ładny jest ten klasik. Tak sam w sobie, w sensie mi się podoba. Tu jest OBS. A tu po lewej jest OBS, nie? Tu jest dojazd? No tak, dobra. Znak chcieliśmy to robić. Chłopak mam nadzieję, że dobra, i tak. To jest OBS, no bo jest zarośnięte, to jest moje. Dobra, ludzie, moi drodzy, kochani widzowie, ja wam dziękuję serdecznie za dzisiejszego live'a, za aktywność, za w ogóle osiągnięcie celu, to takie wytypienie, więc dziękuję bardzo za hojność, dziękuję szczególnie Grzesiowi, który tutaj, no, dzisiaj to mnie zaskoczył bardzo, ale to aż normalnie chłop w szoku. I co, mam nadzieję, że widzimy się niedługo, może w weekend coś się uda odpalić, jak nie, to w tygodniu. Wtedy, co był, to był chyba Bury chyba. Chyba to był Bóg, ten zielony piskiwacz. Jak się nie mylę. Kolejny live postaram się w przyszłym tygodniu może też odpalić, bo na weekend raczej bym nie liczył, bo już jakieś tam plany są, powiedzmy, więc nie chcę nic obiecać. Będę chciał, mówię, nagrać tego vloga właśnie z trasy, jak będę z Bożym jechał. No i tyle. Dziękuję jeszcze raz serdecznie wszystkim za obecność. Do kolejnego. Cześć. Tylko sobie napiszę jeszcze grę, żeby save'a nie stracić. O, kurde, elegancko. Elegancko, tak.